Cześć, cześć, Boże, kochani, witam Was serdecznie. Witam Was dzisiaj ze Skratusza. Jestem tutaj na swoich rekolekcjach. I od rana rozważam fragment Ewangelii, fragment Pisma Świętego z Księgi Rodzaju. Jest to 37 rozdział od wersu 1 do 4 o tym, jak Józef został sprzedany przez swoich braci. Posłuchajcie proszę, co Pan Bóg ma dzisiaj nam do powiedzenia przez ten fragment. Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kananie. Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec 17-letni wraz ze swymi braćmi, synami, żon jego ojca Bilchy i Zilpy pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go więcej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. To słowo nam mówi o Józefie, najmłodszym synu, i o starszych jego braciach. O tym, jak został obdarowany przez ojca, dostał szatę z długimi rękawami. W tamtych czasach ta szata oznaczała nadanie godności synowi. Takie podniesienie go i nadanie mu godności. I ci starsi bracia widzieli, że ojciec go bardzo kocha. Widzieli, że on jest zapatrzony w ojca, i najpierw wzbudziła się w ich sercach jakaś złość, następnie doszło aż do nienawiści, do tego momentu, że, tak jak mówi słowo, tak go nienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Zobaczcie, że Józef, on był zapatrzony w ojca, on kochał ojca i był mu posłuszny. Natomiast bracia szemrali, kombinowali i tak dalej, i on się tym w ogóle nie przejmował. I teraz chcę wam pokazać właśnie tą drogę tego Józefa, nie? Że i my spotykamy się w różnych sytuacjach, czy w rodzinie, czy nie wiem, w pracy, czy w rodzinie, czy nawet choćby w parafii, z różnymi osobami, że my jesteśmy obdarowani na przykład przez Pana Boga, w jakiś sposób Bóg nas posyła, stawia, błogosławi, a ludzie, którzy ciągle szemrają, nie są otwarci na Bożego Ducha, właśnie wzbudza się w nich złość i zazdrość do tego stopnia, no, że później robią nawet nam różne świństwa. I teraz jak my powinniśmy się w tej sytuacji zachować? Właśnie tu Józef, ten najmłodszy syn, pokazuje nam, że właśnie mamy być ciągle zapatrzeni w Ojca, czyli my mamy być ciągle zapatrzeni w Boga, w Jezusa Chrystusa. Tak jakby pozostawiać z boku to wszystko, co się wokół dzieje, co ludzie o nas mówią, czy o nas szemrają, bo z zazdrości, z nienawiści, no człowiek potrafi zrobić różne rzeczy, różne świństwa. I bracie i siostro, czy zachęcam cię, że może jest w twoim sercu jakiś kolec, jakieś zranienie, na przykład z rodziny, na przykład przez ojca, czy brata, czy siostrę, zadany tobie. I może mówisz słowami wybaczam, wybaczam, ale tak naprawdę, kiedy spotykasz się z tą osobą, bądź ją mijasz, to gotuje się w tobie, coś się w tobie buzuje, nie? To znaczy, że nie do końca jest to załatwione, nie do końca jesteś wolny, wolna. I chodzi o to, żeby być wolnym, żeby mieć wolne serce. Jak mieć wolne serce, to wtedy będziemy potrafili kochać. I jak to zrobić, jak tego dokonać? No, można to zrobić taką, ale to nie będzie tak działało, więc jest kilka takich etapów, jest taki proces i zachęcam do takiej osobistej modlitwy, do spotkania z Bogiem właśnie w twoim sercu i najpierw poproszenia Go o to, żeby pokazał ci te różne sytuacje, które potrzebują przebaczenia. I jeśli szczerze z głębi serca pomodlisz się i poprosisz Pana Boga o to, to Bóg ci to pokaże. Jak następnym krokiem i etapem jest poproszenie o przebaczenie. Byś powiedział, Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć właśnie tej i tej osobie. I kiedy o to poprosisz, następny krok, to znowu modlitwa i Panie Jezu, przebaczam w Twoje imię Jezus, przebaczam tej i tej osobie i konkretnie wymienić tą osobę, nawet przedstawić ją sobie i przebaczyć imieniem Jezus, nie? Mocą Jezusa, mocą Jezusa, mocą Jego świętego imienia Jezus. I dalej, kiedy dokona się przebaczenie w twoim sercu, czyli te kolce, które były zadane ta rano, zostaną wyciągnięte,
to jednak pozostają rany, nie? Rany, otwarte rany po zadanym kolcu. Wtedy potrzebny jest balsam, takie ukojenie, taka maść, a tą maścią jest błogosławieństwo. I wtedy poproś znowu na modlitwie Pana Jezusa o to, żeby dał Ci łaskę błogosławieństwa tej osoby. I następnie właśnie na modlitwie wyobraź sobie tą osobę, przedstaw ją sobie i powiedz: Panie Jezu, mocą Twojego świętego imienia Jezus, błogosławię tą osobę. I błogosław ją. Wyobraź sobie, że nawet zrobi znak krzyża na jej sercu, na jej czole, błogosławiąc. I kiedy to pójdzie z głębi serca, zostaniesz wolny. I kiedy spotkasz się z tą osobą przypadkowo i będziesz miała pokój serca, to znaczy, że szczerze z głębi serca zostałeś uwolniony i przyszło głębokie przebaczenie. Więc będziesz potrafił kochać. No i tu właśnie dzisiaj się chciałem z Wami podzielić, że w tym fragmencie, żebyśmy nie byli tymi braćmi, takimi Józefa, którzy tak nienawidzą, że nie mogą zdobyć się na to, aby przyjaźnie z kimś porozmawiać. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej, Maria Dziewica Skrzatuska. Pani, pozdrawiam serdecznie. Cześć.